Witam wszystkich na nowym odcinku na moim kanale, już drugi z tej wyprawy. Jak sami widzicie, jesteśmy w Bergen, kierujemy się na lotnisko do nowej destynacji. Pewnie już wiecie, ale lecimy na Wyspy Owcze. Dzisiaj mamy fajny dzień, żeby pozwiedzać, pogoda ma również być fajna, więc to nas cieszy. No i widzimy się już w samolocie. Wchodzimy na samolot. Halo? Odbieramy furę, najprawdopodobniej będzie taki Hyundai. Dzisiaj cały dzień zwiedzamy, zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. No i dopiero potem wieczorkiem do kwatery, więc na spokojnie. O, tak się prezentują maszyny. Czerwona nasza. Elegancko. Co? Piesku! Piesku! Jesteśmy tutaj właśnie w pobliskim miasteczku. Ludzi tu może mieszka z 50 i kierujemy się ku wodospadzie. A tutaj taki towarzysz mały nas dopadł. Idziemy właśnie taką pętelkę i będziemy kierować się na Mula Fosur, na ikonę w sumie Wysp Owczych, którą w sumie każdy chyba zna ze zdjęć, z widoków różnych. Tutaj spala to właśnie i tam będziemy widzieć widok na ten wodospad. Dochodzimy pomału tutaj na punkt widokowy. Ja już widzę ten wodospad. Ostatnie tutaj metry. Odszedłem troszeczkę od grupy, żeby tutaj być pierwszy. Ale kurde, ja już to widzę. Piękny widok. Naprawdę zapiera dech w piersiach. Cudownie tutaj jest po prostu. Sami spójrzcie. Za mną wodospad, idziemy właśnie troszeczkę niżej do oceanu samego, może się pokąpiemy na tą pogodę. Zobaczymy, czy nie będzie jakichś zakazów i czy uda nam się tam zejść. Zeszliśmy właśnie na dół i widzimy cały wodospad z poziomu morza. Elegancko to wygląda. Tutaj grupa jeszcze schodzi po statkach. Mamy to, zajebiście. Wracamy do auta powoli, musimy się wdrapać tu na górę schodkami. Ekipa się idzie, pogoda na szczęście dopisuje, bo tutaj na Wyspach Owczych może być różnie z tą pogodą. Jedziemy zaraz dalej zwiedzać. Destynacja, kierujemy się na Gliwnię Górników. Zostawiliśmy auto, do celu mamy jakieś 3 km. Będzie fajny widoczek na jeziorko. Ale takie złudzenie, że nie będzie na Gliwnię. Lecz zweryfikujemy to. Przejrzystość nie jest najlepsza. I fajny widok się tutaj rozprzestrzenia. To jest tam na górze, tak? No tak, to jest tak. To jest widok właśnie pod klifem.
Ale idziemy się troszeczkę do góry. Za mną widać i idziemy na sam szczyt. Sam klif ma bodajże 150 metrów wysokości. No i zrzucono tam kiedyś właśnie, tak samo nazwa wskazuje, niewolników do wody. Słabe światło, ale jesteśmy w naszym apartamencie. Pierwszy pokój. Kuchnia z salonem. Balkonik. Drugi pokój. No i tam trzeci taki sam. Nie będę tam już chodził. Na dole piękny krajobraz. Mieliśmy jechać na wyspę, która jest tam za mną, ale niestety strasznie dużo aut jechało na prom i nie zmieściliśmy się, więc lekka zmiana planów i dzisiaj zwiedzamy tutaj jakieś miasteczko. Przejdźcie tak. No się jała. Pierwsza destynacja, mała wioseczka o nazwie Gyokw. Za mną jest wzgórze, na które zaraz się udajemy. Oraz przed nami jakiś punkcik widokowy, na który też jako pierwszy w sumie się udamy. I zrobię jakieś przybitki, więc będzie tu zaraz fajnie wszystko widoczne. Jesteśmy w bliskim wzgórzu. Proszę Państwa, nawet słoneczko wyszło, jakieś wyjaśnienia. Można się opalać, albo wejść w kąpielówki i skoczyć do wody. Dobra. Siemanko, z tej strony Kuba. Dzisiaj gościnnie na kanale Kacpra. Zabiorę Was w malowniczą podróż. Aktualnie jesteśmy w malowniczym mieście AD i wybieramy się na mający nieco ponad 300 metrów szczyt AD's Color. Czekajcie na widoki. Ogólnie sportem narodowym Marończyków jest oczywiście piłka nożna. Ciekawe jest to tylko jest fakt, że AD mieszka zaledwie 600 mieszkańców, to mają oni aż 3 takie dosyć duże, pokaźne boiska do piłki nożnej.
Naszym trzecim miasteczkiem, które dzisiaj odwiedzimy, jest Saksun, które charakteryzuje się tym, że jest dużo domków z trawą po prostu na dachu. Idziemy tutaj to zaraz ogarnąć wszystko. Cały nam wodospadzik. Wszędzie jest po prostu tak pięknie, że nie da się oderwać wzroku, jadąc autem czy maszerując od tutejszego krajobrazu. Zjechaliśmy właśnie na pobliski parking. Kierujemy się na jeziorko Ut-Alona. Tak się chyba to wymawia. Ut-Alona, nie wiem jak się to wymawia, ale mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. O, tutaj jest taka dróżka. Jakieś 2 km do punktu widokowego. I schodzimy. Słoneczko cały czas dopisuje, to jest po prostu niemożliwe. Tutaj w tym rejonie, gdzie tutaj praktycznie ciągle pada i wieje. No wieje może często, ale to nam totalnie nie przeszkadza. To jeszcze nie jest nasza główna destynacja. Idziemy jeszcze troszeczkę dalej. Tam jest ponad jakiś punkt widokowy. Jak w sumie wchodziliśmy tutaj, to w sezonie cennik, żeby tutaj wejść, to jest 75 koron duńskich. To jest jakoś tak 2/3 na polskie. 0,60 ma chyba korona duńska. Więc za wiele atrakcji trzeba zapłacić w sezonie. Ale nam akurat się dużo udało obejść i skorzystać za darmo po prostu. I dotarliśmy na punkt widokowy.